Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku. Na dzisiejszym spotkaniu opowiemy sobie troszeczkę o naszym czasie. Myślę, że każdy z Was doświadczył takiego jednego przeżycia życiowego, które nie było dla Was zapewne przyjemne. Otóż to słowo od rodziców. Nie ma czasu. Chciałabym Wam troszeczkę pomóc. Pomóc Wam zrozumieć to powiedzenie. Otóż taki pan, Bruno Ferrero, wymyśla dużo różnych opowieści. Między innymi jest tam taka, którą chciałabym Wam troszeczkę opowiedzieć, żebyście właśnie lepiej zrozumieli to wszystko. Co pomaga tworzyć nam ten wspólny czas? Pomagają temu czasu wspólne rozmowy, zabawy, nawet krótkie spotkanie się ze sobą, to znaczy chodzi mi w rodzinie. Wy się spotykacie tak po śniadaniu, po kolacji i zatrzymujecie się. Zatrzymujecie sobie ten wspólny czas. Zajmujecie sobie go. Może tak. Zajmujecie go sobie wspólnym czasem. To, co nie pomaga. I to właśnie. Nie pomaga słowo nie ma czasu. A dlaczego? Dowiecie się troszeczkę opowieści. Była raz sobie pewna dziewczynka o imieniu Monika. Miała ona 10 lat i dużo trudnych spraw w szkole. A to miała dużo zadań, miała dużo kartkówek, dużo wypracowań i wszystko jej to szło w miarę dobrze na czas. Ale tego dnia miała bardzo, bardzo trudny dzień. Miała tak dużo tych kartkówek, zadań, tego wszystkiego, że po prostu już nie wytrzymała. Jej mama Anna, kiedy ta Monika przychodziła do niej i mówiła: mam trudno, to ta mama mówiła jej w ogóle wszystkie, mówiła całe długie kazanie. Jednego razu Monika już tego nie wytrzymała. Przyszła do mamy, spojrzała jej prosto w oczy i powiedziała: mamo, mi to nie pomaga. Mi nie pomagają te długie kazania. Mi by pomogło, gdybyś mnie przytuliła. Bijała mnie. Mama tak zupiała, nie? Popatrzyła na Monikę i tak powiedziała: ty chcesz, żebym cię przytuliła. Przytuliła ją mocno, jakby była dopiero małą dziewczynką. Ta opowieść daje dużo do pomyślenia.
Mamy tutaj. Mowę o tym, o tych kazaniach. Te kazania mamy są tak naprawdę jak trochę mówienie, nie mam czasu, powiem ci tylko coś i idź, poradź sobie z tym. Niestety to nie jest dobre ani dla was, rodziców, ani dla dzieci. Jest tam też mowa o tym, że Monika wyraziła już to wszystko, że jej to nie pasuje i powinna ją po prostu przytulić. Przytulenie ma taki znak, tak samo jak to mówienie kazań, tak samo mówienie Moniki, możesz mnie przytulić, to mi pomoże, to mi najbardziej pomoże, niepotrzebne są te kazania. To jest takie coś, spędź z nami trochę czasu. Zostaw tamto, zostaw to i spędź ze mną trochę czasu. Tak naprawdę często jesteśmy takimi mamami w cudzysłowie, które mówią dużo kazań, ale nie posłuchają dziecka i nie przytulą go, tylko mówią. Dzieci potrzebują tego, żeby go przytulić, spokojnie porozmawiać, pobawić się może. To im naprawdę pomoże. W cudzysłowie zadanie jest takie. Weźcie sobie herbatę, ciasteczka, usiądźcie sobie w pokoju dziecka. Poprzytulajcie się z nim, porozmawiajcie, ale nie mówcie, nie ma czasu, zaraz skończymy. Tylko trwajcie w tym. To wam naprawdę pomoże i mam nadzieję, że jak skończy się ta cała sprawa, to nawet po tym, kiedy już będziemy w pracach, będziemy w szkole, to zapamiętajcie sobie tą historyjkę. Będziecie trwać. Będziecie trwać w tym, żeby postarać się nie być tą mamą na początku, która mówi kazania, tylko tą drugą mamą potem, która mówi chodź, przytul się. To ci na pewno pomoże. To jest ważne, ponieważ nawiąże nam trochę relacji. Nawet jak skończy się to wszystko, to trwamy w tym. Nie zapominamy o tym, że to nie chodzi o czas. Chodzi tak naprawdę o wspólne bycie razem. Bycie razem to jest już kolejny temat naszego odcinka.